Cześć, dzień dobry. Witam Cię na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus. Jest jakoś po godzinie 5. Jesteśmy w Pruszkowie. No i trzeba się dostać do roboty. Ale powiem szczerze, że doganianie z buta to jest takie trochę kiepskie. Więc może uda się w dniu dzisiejszym skorzystać z takich oto pojazdów. Zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że się nie wykopyrtnę gdzieś, bo dawno na rowerze nie jeździłem. O, może taki z koszyczkiem zakupowym. A że mam reklamówkę z żarciej mi wodą, to akurat będzie, nie? Co mi to tam? No i jadymy, słuchajcie, no i jadymy. Tu proszę, elegancko, no i mówiłem, że wezmę z tym koszyczkiem. Mówiłem, że wezmę z tym koszyczkiem, bo jest wygodniej. Tam jest kamera, tam się lam. Kurde, normalnie elegancko. Powiem wam szczerze, no teraz to można sobie jeździć. Ale problem podobno jest z tymi rowerami, bo ich najzwyczajniej w świecie nie ma. Rzekomo do pół godziny jest gratis. Albo nie wiem, jak to ma działać. No i mamy czwartek. Mamy czwartek, słuchajcie, i znowu trzeba zapierdzielać do roboty. Także super. Jeszcze jest ciemno na zewnątrz. Więc ten obraz nie będzie rewelacyjny, będzie szum. Nagrywam telefonem, więc się będzie trząs. Ale napisaliście poprzednio, że wam to nie przeszkadza. W końcu są to ujęcia z ulicy. Jeżeli chodzi o malucha, to maluch coś odwala z dźwiękiem, dlatego korzystam z telefonu jak na razie. Czekam na pociąg. Jest 15 po... Kuźwa, po której? Jest 15 po czwartej. 4:26 powinien przyjechać. Mam nadzieję, że przyjedzie. Bo przyznam szczerze, że nie sprawdzałem pociągu. A podobno trzeba. Bo potrafią zmienić jazdę. No i co? No jedziemy. Dzisiaj może znowu uda się trafić rower. To by było fajnie. W dniu wczorajszym była akcja tego typu, że ten rower, który wziąłem, okazał się uszkodzony, tam elektrozamek był uszkodzony. No i nie mogłem go zwrócić, trzeba było dzwonić na infolinię i konsultant musiał tutaj interweniować, ale nie naliczył mi opłat. Natomiast jeżeli chodzi o drogę powrotną, to już wszystko odbyło się bez problemów. Nic nie zapłaciłem, zresztą za poranek też nic nie zapłaciłem, no bo to nie moja wina. Gościu tam mi nie naliczył opłaty. A w drodze powrotnej, no to tak jak powiedziałem, wszystko odbyło się bez problemów i czas przejazdu, nie? Tam, gdzie ludzie chodzili po chodnikach i to w dosyć sporej ilości, no bo wychodzili z roboty, to 10 minut 38 sekund. Także niezły wynik. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No. No i jadymy już pociągiem, proszę Państwa. Ja sobie gadam do takiego tutaj mikrofonu, mam nadzieję, że tam wyłapię go i tak dalej. Nadal ciemno, ale przynajmniej ciepło. To jest istotne, że cieplutko jest, bo ja dzisiaj zostawiłem kurtkę zimową, bo już te temperatury, one są takie, właśnie, że rano jest zimno, po południem już jest ciepło, no więc założyłem sobie skórę, kurtkę zimową zostawiłem. No ale tak rano jeszcze niezbyt przyjemnie. No i dobrze, no jedziemy sobie dalej. Słuchajcie, ja tu za bardzo nie chcę nagrywać, bo tu jest hałas straszny. No i dodatkowo trzęsie. Więc widzimy się w Pruszkowie. Jest jedna zależność, słuchajcie. Jak nagrywam, to zauważyłem... Kurczę. To zauważyłem taką rzecz, że... Jeżeli nagrywam tym aparatem wbudowanym w system, no to niestety, ale ten dźwięk nie łapie się z mikrofonu. Nagrywam taką aplikacją Open Camera i wtedy łapie. Ale za to w trakcie nie można przestawić kamery z przedniej na tylną. No i o. Trzeba było przerywać. Ja już jestem przy tych rowerkach. No miejmy nadzieję, słuchajcie, że w dniu dzisiejszym nie będzie jakichś tam problemów. No i wezmę sobie tutaj taki oto rowerek, oczywiście z koszyczkiem. To będzie numer 91750, takie cudo. No i powinno być dobrze, o ile mi ktoś nie podpierdzieli, bo...
Wezmę go dopiero jak skończę jarać. No i jedziemy, jedziemy do roboty. Kuźwa, nie wiem gdzie się mam patrzeć. No to znowu jadymy, słuchajcie. Znowu jadymy. W koszyczku torba z żarełkiem do roboty. O, jakiś kundel szczeka. No, ja nie wiem, czy coś tam słychać, słuchajcie, bo wczoraj, jak jechałem na tym rowerze, no to głośno było dosyć, ale to wynika właśnie z tego, że no ta aplikacja wbudowana w Androida, niestety z mikrofonu tego zestawu słuchawkowego, niestety no nie zbierała. Może teraz będzie lepiej, oczywiście no i tak ten dźwięk do edycji, ale słuchajcie, nie ma co oczekiwać cudów. Dobra, jedymy, bo ja tutaj to muszę, słuchajcie, tego... Ja tutaj, słuchajcie, to muszę ten, dwiema rękami kierownicę trzymać, bo zaraz się wykopytnę. Dzisiejszy wynik gorszy. 12 minut. No ale kurde, ten rower miał jakieś nie takie siodełko, bo sobie tylko jajka poobijałem. Także wiecie. Zjechałem z jednego krawężnika, tak jak przygwoździłem, kuźwa, to aż mi się kanarki nad głową pokazały. Także no zawsze więcej ptaków, nie? Jest jakiś pozytyw. No dobra, ja jestem na terenie parku logistycznego. Dalej to już trzeba z buta cisnąć. No więc wydaje mi się, słuchajcie, do tego vloga to ja zrobię takiego łączonego z kilku dni. I albo w piątek go opublikuję, czy jutro. Albo w sobotę. No a tymczasem trzeba się powoli dotelepać do roboty. O 6 zaczynam, jest tam jakieś 10, może 15 po 5, więc jest jeszcze czas. No i trzeba zacząć. 8-godzinny arbeit. No i mamy piątek. Piątek, piąteczek, piątunio, jak to mówią. Jest po godzinie 4. Tam... Gdzie jest zegarek? Kuźwa, jak zwykle zegarka nie mogę tutaj znaleźć. Słuchajcie, jest po godzinie 4, niestety nie udało mi się rozpalić wczoraj w piecu, znaczy rozpaliłem, ale wygasł. Więc rano było tak zimno, że niestety nie wziąłem prysznica. I kurde, czuję się taki niedobudzony. Ale przez to, że nie wziąłem prysznica, no to więcej czasu miałem. No i tak na dobrą sprawę, zdążyłem na pociąg o 4.03, właśnie jest 4.03. No więc w Pruszkowie tak na dobrą sprawę, no to będę jakieś 20, może 30 po 4. I co mam robić do godziny 6, to nie mam żadnego pojęcia. No ale sobie trzeba będzie jakieś zadanie znaleźć. No, pociąg wjeżdża, jak widać. Będzie Wi-Fi. To dobrze, jedziemy do roboty. Jestem już, słuchajcie, w Pruszkowie. Jest 4:30. No i są rowery. Są rowery, ale proszę Państwa, tylko dwa. I może na przykładu wynika to z faktu, że jest wcześnie rano. Może nikt jeszcze nie przyjechał tutaj na stację rowerem, więc tych rowerów nie ma w większej ilości. Nie mam bladego pojęcia, co można robić o tej godzinie. Naprawdę, kurde, to jest po prostu niesamowite. Jeszcze sobie palę papierosa rekreacyjnie. Wszystkie ruchy spowolniłem. I jakbym się, kuźwa, nie ślimaczył. Znaczy, nie w tym kontekście. Chodzi o ruchy. To i tak jestem, kuźwa, za wcześnie. No i teraz nie wiem, co mam zrobić, bo tutaj zimno. A w pracy nie wiem, co powiedzą, bo ostatnio jakieś dwie dziewczyny miały rozmowę z kierowniczką za to, że za wcześnie przyszły. Bo tak de facto, to my pracujemy 8 godzin. Jeżeli wszedłbym o 5, to powinienem zejść o 13. Bo inaczej nadgodzinę. No nie wiem, coś wymyślę. Jedziemy do firmy, bo zimno. A tutaj dla odmiany są dwa rowery. To już jesteśmy na terenie parku logistycznego. Gdzie się wszystkie rowery podziały, to ja nie wiem. Czas przejazdu 9 minut 38 sekund. Nie spieszyłem się za nadto.
Także i tak jest 4:41. Kuźwa. Bez kitu, nie wiem co ja będę w tej robocie robił. To się koledzy i koleżanki zdziwią. Właściwie to w odwrotnej kolejności. Nie? Ale nie. O, wiem! Wiem co zrobimy. Pójdziemy na stołówkę, słuchajcie, bo tam na stołówce na takiego specjalnego chipa można sobie różne napoje brać. Tam pracodawca dofinansowuje to, znaczy dofinansowuje, no finansuje, o, w ten sposób. Kawkę, herbatkę i tak dalej. Oczywiście jest na to określona kwota, której wolałbym nie podawać, bo nie wiem, czy nie jest to tajemnicą firmy. Ale mogę powiedzieć tyle. Taka herbata, czy czekolada, czy tam kabusia mała jest po złotówce. I bazując tylko na tym, to przez cały miesiąc można ją pić. No. Znaczy przez cały miesiąc roboczy oczywiście. Bo to jest tam wyliczone względem dni pracy. I powiem szczerze, ja sobie czekoladę biorę, bo oczywiście tam pewna osoba, która ma to zrozumieć, to na pewno zrozumie. Dieta musi być zachowana, więc dieta bezcukrowa to nie jest dieta. Także trzeba mieć to na uwadze. Dobra, słuchajcie, ja idę dalej, bo ciężko się gada i chodzi. A jeszcze się zdyszałem na tym rowerze, więc co w ogóle. No jakoś później się odezwę. Zobaczymy, co dzisiaj będziemy jeszcze nagrywać, bo trzeba byłoby już kończyć powoli tego vloga. Ja nie mam bladego pojęcia, ile tam już w sumie jest nagranego tego materiału. Ale też nie chcę przedobrzyć, nie? Jak wam dowalę godzinny film, to się zdziwicie. To jest ta maszyna, o której mówiłem. Weźmiemy sobie oczywiście tu z cukrem. No i co? Przykłada się kartę. Tu się kartę przykłada. Tylko coś nie wyszło. No, może wyjdzie? Nie wiem, o co tu chodzi. Bo mi kasy nie pokazuje. O, dobra. Jest, ile mam na koncie. Teraz. No i sobie wezmę czekoladę. Cena 1 zł. No i proszę Państwa, jeżeli chodzi o tydzień roboczy, zakończył się w końcu. Jest godzina 19:20, piątek 29 kwietnia 2022 roku. Wrażenia po całym tygodniu pracy. Może kogoś tutaj zainteresuje. No powiem tak. Robota po pierwsze jest spoko, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, no trochę jakby tutaj tych papierologii, procedur i tak dalej jest, no jest dużo, ale ja rozumiem to, że no firma na przestrzeni lat wypracowała sobie pewnego rodzaju strategie i procedury, bazując na własnym doświadczeniu i zdarzeniach, które miały miejsce w tej firmie. No i trzeba to znać. Trzeba to znać, trzeba się do tego stosować. No ale przede wszystkim taki jakby natłok informacji naraz. No to jest challenge, żeby to wszystko spamiętać. Ja wiecie, jak to jest z moją pamięcią. Ja to zawsze powtarzam, że ja mam dobrą pamięć, tylko mało miejsca na dysku. No i tak też tutaj jest, więc ja sobie takie naprawdę najważniejsze rzeczy po prostu notuję. Chamsko przepisuję, bo też problem jest z tym, żeby wydać mi powiedzmy materiały, czego ja kompletnie nie rozumiem. Jaki jest problem w tym, żeby wydrukować materiał i przekazać pracownikowi, żeby mógł powiedzmy na spokojnie, w zaciszu swojego domu zapoznać się z takim materiałem, no i żeby go przede wszystkim przyswoić, tak? Bo o to w tym wszystkim chodzi. No okej. Jeżeli chodzi o maszyny,
Za dużo nie mogę powiedzieć, ale co po niektóre wołają o pomstę do nieba i należałoby je no, po prostu doprowadzić do takiego stanu, żeby można było normalnie na tym pracować, ale już widzę, że no, może być z tym problem. Co tam jeszcze? Fajni ludzie. Przynajmniej na razie, ale to też musimy brać poprawkę na to, że ja praktycznie tych ludzi nie znam. Więc no, trzeba poznać, żeby wiedzieć, jakie są tam zależności, kontakty i tak dalej. Komu co powiedzieć, komu czego lepiej nie mówić i tak dalej, i tak dalej. Kto może być fajnym kumpelem bądź kumpelą, a kto tylko udaje, żeby podpierdzielić. No wiecie, no to normalne sprawy w każdej takiej większej firmie, tak? A nawet nie tyle w większej, co po prostu w firmie, bo nawet w sklepikach osiedlowych, gdzie pracuje kilka osób, no to wiadomo, że 4-5 osób powiedzmy ze sprzedawców, jak tam pracuje, no to jedni się lubią, inni się nie lubią. No to jest standard. No i jedni podpierdzielają na drugich, że ty na niego uważaj, bo to podpierdzielać jest, nie? Ja chciałem inaczej powiedzieć, ale się w porę opamiętałem, bo bym musiał się wypikać znowu. No więc tak to wygląda. Fajnie, że udało mi się praktycznie przez większość tego tygodnia roboczego korzystać z roweru w jedną i w drugą stronę. To po pierwsze przyspiesza czas jakby dotarcia do firmy, a po drugie, no wiadomym jest, że ja przez wielenaście lat nie jeździłem na rowerze, więc w tym momencie no bolą mnie jakby uda po przejechaniu tego dystansu, ale bolą mnie w taki fajny sposób, co rozumiem przez fajny sposób, w bólu. Czuję, jak one zaczynają odzyskiwać jakby to, co było kiedyś. Moje uda są dosyć mocno rozbudowane i nie jest to tkanka znaczy tłuszczowa, tylko to są mięśnie. Więc one no, trochę tam wymagają pracy, ale tylko trochę. Bo one cały czas w sumie pracują, kiedy się chodzi i tak dalej. Natomiast odczuwalny jest ten ból, ale odczuwalny jest też progres. I z dwojga złego to wolę, żeby bolały mnie uda po pedałowaniu, niż stopy po łażeniu, bo dosyć poważna sprawa się wydarzyła już od wczoraj faktycznie. Pracuję w dniu wczorajszym i generalnie jak przyszło do wyjścia, to jakiś taki but prawy mi się wydawał przyciasny, nie? Ale olałem sprawę. Założyłem tego buta, pojechałem do domu, przyjechałem tutaj i no i się rozebrałem, przebrałem się w dresy, przebrałem się z tych ciuchów, które tam miałem, jak jechałem do roboty i tak dalej. No i tutaj dla was filmy przygotowywałem, wszystko jakby ok. Aż zachciało mi się jarać. No to założyłem Polar, wziąłem fajki. No i ja tutaj przed dom wychodzę, bo ja już nie palę w środku, tylko przed domem sobie palę. Ja wkładam buty, kuźwa, mi się prawa stopa do buta nie mieści. Mówię, co do cholery, kurde, co to jest grane? No ale dobra, myślałem, że tam może, nie wiem, poluzuję rzepy, chyba przy tych butach będzie dobrze. Ale dzisiaj, no to powiem szczerze, że taki w szoku byłem, bo mam takie buty robocze z takimi dziurami, takie zakryte sandały, o coś takiego można powiedzieć. Mają zakryte palce tutaj u stóp i metalowe noski, no bo muszą być. I zakryte pięty, ale tak to tu mają normalnie paski takie a la sandałowate, więc są te otwory, dzięki czemu stopa oddycha, nie poci się i nie śmierdzi. Natomiast ja tak, kurde, jakoś tak ukradkowo spojrzałem w dół i tak mi ta prawa stopa ukazała się moim oczom. Ja się patrzę, a mnie to kuźwa, ta stopa to wychodzi przez te dziurki. Ja mówię, what the fuck, nie? Dopiero jak dzisiaj przyjechałem do domu, jak pozdejmowałem to wszystko, to ja normalnie patrzę, a ja kuźwa nie mam kostek. Tak mi spuchły obie w sumie tutaj stopy. I aż przed kostkami się ta opuchlizna zaczyna kończyć.
ale powiem szczerze, że kuźwa, no, czegoś takiego to jeszcze nie miałem. Także ja składam reklamację tutaj, jeżeli chodzi o moich radicieli. Ja chcę z powrotem odzyskać moje kostki, kuźwa, bo tak, lepiej żeby były. Także no, podsumowanie tego tygodnia jest takie, że jestem zadowolony z roboty, fajnie się pracuje. Ta praca wymaga co prawda zaangażowania tak i tak dalej, natomiast nie jest męcząca. To nie jest dźwiganie jakichś nie wiadomo jakich ciężarów, no bo no co tam się robi, no. Ulotki się wkłada w podajnik do maszyny, która jest uprzednio nastawiona odpowiednio odnośnie łamów. No i ta maszyna jakby składa tę ulotkę, no najprostszym językiem, jakim mogłem, no to wam to przekazałem. Ale jeżeli chodzi o ustawianie tych maszyn, no to są takie projekty, gdzie ustawi się powiedzmy maszynę w 10-15 minut. No, są takie projekty, gdzie nawet i tydzień się ustawia maszynę, więc to... No, a są też i takie, gdzie w ogóle się maszyny nie da ustawić, bo odmawia posłuszeństwa. Także, no cóż, zobaczymy jak będzie dalej. Generalnie w dniu dzisiejszym, to też mojej przełożonej powiedziałem, że wydaje mi się, że chyba muszę zwolnić troszeczkę, bo ja w ciągu tego tygodnia to tak pędziłem, jakbym chciał w tydzień nauczyć się wszystkiego, a mam na to 3 miesiące na to szkolenie. Więc chyba trochę zacząłem przesadzać tutaj z intensywnością nauki, ale to jest podyktowane tym, że tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o moje prace, to ja zazwyczaj miałem jakieś 2, maksymalnie 3 tygodnie czasu na jakiekolwiek szkolenia i przyzwyczaiłem się po prostu, że jak się szkolić, to szybko, nie? Bo później od ciebie wymagają. A tu 3 miechy. Na niektóre maszyny to nawet i do roku podobno są szkolenia. Jak jest, tego nie wiem. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że może jeszcze dzisiaj uda się wrzucić tego vloga. Nie mam bladego pojęcia, ile wyszło materiału, także jeżeli będzie to za długi, to przepraszam was z góry za to. Ale to nie jest nagrywanie na OBS-ie z urywkami, powiedzmy z przerwami na to, żebym coś tam w grze wykonał i odpalał nagrywanie z powrotem, bo w tak krótkim czasie, nawet w przeciągu tych 4-5 godzin, jak przygotowuję jakiś materiał z gry dla was, to łatwiej jest zapamiętać, ile pi razy drzwi już tego materiału nagrałem. A co innego niestety z takiego materiału vlogowego, gdzie się nagrywa z kilku dni, tak? I składa się to w jedną całość. O której ten vlog się ukaże w dniu dzisiejszym, czyli w piątek 29 kwietnia, nie wiem. Ale zepnę poślady i spróbuję to zrobić na tyle szybko, na ile będę mógł. No oczywiście zachowując jakieś tam normy. Aczkolwiek jeżeli chodzi o telefon komórkowy i nagrywanie telefonem, to ja nie wiem, czy można mówić o jakichkolwiek normach. Mikrofony by trzeba było uruchomić, te mikroporty bezprzewodowe od Sara Monika. Tylko gdzieś mi wsiąkły akumulatory i nie mogę ich znaleźć. No ale to jak zwykle. Wsiąkły mi dokumenty wszystkie, takie jak świadectwa pracy, świadectwa ze szkół i tak dalej. No i akumulatory mi wsiąkły. No, tymi dokumentami się niestety przejmuję, bo ja muszę do działu personalnego przynajmniej jedno świadectwo pracy zanieść, tylko po to, żeby mi nie naliczał się urlop, tak jakby to była moja pierwsza praca, tak? No, trochę dziwne, nie? 40-latek i pierwszą pracę podjął w życiu, kurwa, to śmieszne. Śmiesznie nawet to brzmi, słuchajcie. Natomiast no gdzieś to wsiąkło i dlatego pojęcia nie mam, gdzie to jest. Ja już tych dokumentów szukałem ze 3 razy. Przekopując wszystkie kartony, worki i tak dalej, no bo widzicie, tam za mną są kartony, one nie zostaną rozpakowane do końca, bo nawet nie mam, gdzie tego tutaj dawać. Ale jak ich tutaj nigdzie nie było w takich najważniejszych miejscach, no to mam problem i to dosyć poważny. Trzeba będzie w archiwach pokombinować i odzyskiwać świadectwa, świadectwa szkół, świadectwa pracy i tak dalej. Trochę to zajmie.
No ale będę musiał to zrobić. No cóż, za gapowe się płaci, nie? Albo gapowe się płaci, jak to tam woli. Dobra, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego nudnego w sumie materiału, bo co my tam mieliśmy, głównie przejazdy rowerami, nie? Ale bardzo mi się to podobało i chciałem się z wami podzielić, także wiele nie było. Może coś w długi weekend uda się nagrać, coś ciekawszego i tak dalej, więc no, później wam to pokażę. Ja wam życzę przede wszystkim bardzo fajnego, pogodnego przede wszystkim długiego weekendu, tak żeby można było ci, co w domach mieszkają, a nawet ci, co w blokach, a mają taką możliwość, żeby można było wyjść, zrobić jakiegoś grilla. I no ja chętnie bym sobie taką kiełbachę z grilla wciągnął. Nie wiem, na ile to będzie możliwe. W każdym razie raz jeszcze dzięki. Zostawcie lajki, zostawcie subki. Oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.